Cześć, z tej strony Chudy. Zobaczcie, jak mi poszło z 20 pytaniami. Kacper, 20 pytań. Czas, żebyś ty również zmierzył się z naszym przesłuchaniem. Tak więc zaczynamy, mimo dopingu kolegów z tyłu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobre nagranie z naszej strony. Co chciałbyś usłyszeć zawsze na dzień dobry? Nie wiem, jak ci się spało. Czego twoim zdaniem nie można kupić za pieniądze? No, z życia. Czego według ciebie możemy nauczyć się od dzieci? Zabawy. Jaki dźwięk wyprowadza ciebie z równowagi? Nie mam pojęcia. Pipczenie takie głośne, mocne. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie i coś pogmerać w przeszłości, to co byś zmienił? Co bym zmienił? Nic. Na co bardzo łatwo jest ciebie namówić? Na jedzenie. Jesteś boomerem? Chyba nie. Pizza z ananasem czy bez? Bez. O czym myślisz przed snem? O czym będę śnił. Jakie jedzenie to twój smak dzieciństwa? Płatki. Z czym? Z mlekiem. Co robisz inaczej niż większość ludzi? Nie wiem, co mogę. Chyba nie. Czy masz maskotki? Mam. Gdzie? No, gdziekolwiek się mnie dotknie. Czy klaskałeś kiedyś w samolocie po wylądowaniu? Klaskałem. Czy śpiewasz pod prysznicem? Czasami się zdarzy. A jakie piosenki, polskie czy zagraniczne? A zależy, co leci. Co podjadasz słodycze, jak nikt nie widzi? Podjadam. Co? Najczęściej to są, jak są w domu, to takie kinderki, tak. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Rów babi czy Achtung. Czy jest postać z bajki, która ciebie idealnie opisuje? Henio Dziubek. No i na sam koniec, czy w tym roku wyjdę w podstawowej 6 Indyk Polo AZS Olsztyn? Mam taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję.